Siemanko, ja jestem Lucek, to jest Spin Tires, tryb multiplayer, w końcu multiplayer. Dobra, tutaj mam załadowany... Ej, zaciągaj ręczny, man! Dobra, jest ręczny? Nie jest ręczny, jest ręczny. Dobra, na dwozie furgon... What? Czemu mnie pchasz? Na dwozie furgon... No! Na dwozie furgonowe wypieprzamy. Biorę sobie do transportu drewna i doczepiam sobie. Czepę na drewno, wspornik żurawia i samego żurawia muszę jakoś zamontować. Duże koła, tunik normalnie. Ej, ale żurawia nie mogę? Jak to jest? Chwileczkę. No, to powinienem. Czemu? Co jest? Chwileczkę, ja tu zaraz naprawię. Tak i... nadwozić. O, właśnie o to chodzi. Teraz. Myk i zobaczcie, jak pięknie. No i dobra. Czy mamy wszystko? Nie, nie mamy wszystkiego. Mamy przedni wydech zamontowany. On się szybko potrafi rozwalić. On się psuć nam bardzo samochód ręczny. I możemy jechać. Oh yeah. Dobra, co tu mamy do zrobienia? Już patrzymy na mapkę, moi drodzy. I tak, tu mamy drewno. Trzeba się dostać. Natomiast tu mamy cel. Ui. I co? I teraz jechać tutaj w linii prostej? W poprzednich odcinków wiecie, że to nie kończy się zbyt dobrze. Ej, zmieniaj się bieg. Ajajaj. No dawaj, biegi, zmieniamy biegi. Okej. Skrzynia ręczna jest zajebista po prostu. Uwielbiam. No dobra, teraz trzeba jechać po drewno. Drewno jest w ogóle gdzieś tam. Zdaje się, że będziemy musieli jechać dookoła mapy. Co zajmie trochę czasu. Natomiast ta mapka jest naprawdę bardzo, bardzo fajna. Ej, słuchajcie, mam internet na ostrady, jestem serwerem gry. Zajebiaszczo. Normalnie ludzie mieli takie lagi, no szok. Już nie widzę nikogo. Chyba ich nawet porozłączało. No niestety ta gra ma trochę problemy. Wow, z połączeniami. Właśnie włączyłem sobie tak zwaną jedynkę plus, czyli na ludzki rozum. Po ludzku mówiąc, dwójkę. Oh shit! Ja pierdolę. Nie, jedziemy dalej. Okej, już mam uszkodzenia bardzo duże. Tu jest jednak lepiej zwolnić sobie, bo jak widzicie, samochód bardzo szybko się potrafi niszczyć przy takiej hardkorowej jeździe, więc lepiej chyba używać tego takiego przyspieszenia zajebistego na bardziej prostej drodze, tak jak tutaj na przykład widzimy, jest kawałek asfaltu. I pojadę sobie tutaj w prawo. Okej. Gdzie oni pojechali? Pojechali tu. To jestem ja. To jest ten koleś. Dobra. Jedziemy do niego. Został jeden typek. Wszyscy już wyszli z gry, więc zajebiście. Znaczy nie wyszli, pewnie ich wywaliło, bo tutaj naprawdę często wywala. O, gdzie jadę? Dobrze jadę? No. Wow! Jaki kanion drift! Ej, masakra, jak szybko się uszkodzenia robią przy takiej prędkości. O, ale ciasno. Dobra, muszę go wyciągnąć teraz, ma poważny problem. Wpieprzył się naprawdę w poważne gówno. No chodź koleś, spróbujemy cię zaczepić. Oj. To co? Próbujemy tył chyba, nie? Wyciągnąć. Tylko czekaj, man! Ej, wyjedzie czy nie? Spadnie mu przyczepa. Jakoś mu się udało. Okej. Jak się włącza światła? Dobra. Grignąłem mu światłami i pojechał dalej. Teraz, what the fuck he's doing? Tak, teraz jak tu wykręcisz, man, to będzie... Chcę to zobaczyć. Ale słuchajcie, też nie jestem lepszy, uszkodziłem już tak bardzo mój pojazd, że prawie mam połowę paska, ale zobaczcie, jakoś sobie koleś tutaj radzi. Okej, pojechał. Teraz moja kolej... O, to nie jest taka łatwa sprawa. Wsteczny. I hamulec i teraz skręcamy. Powoli.
Dobra, AWD można wyłączyć, blokadę dyferencjału także, teraz samochód będzie trochę mniej palił, chociaż nie muszę się tym specjalnie przejmować. Wbrew pozorom nie mamy tu aż tak wielkiej przestrzeni do pokonania. Problem pojawi się, gdy na przykład wpieprzę się w takie błoto, że nie będę mógł się już wydostać z niego, więc to będzie problem. Dobra, i tutaj musimy zwolnić. Fantastycznie, ta gra jest zajebista po prostu. Okej. I znowu gaz do dechy. Tamten typek już gdzieś pojechał. Zdaje się, że jedziemy w tym samym kierunku. Ja jeszcze nie ogarniam wszystkich aspektów tej gry i nie wiem, co jego przyczepa jest w stanie przewieźć, natomiast ja wiem, że moje pojaździątko, mój samochód po prostu potrafi przewieźć drewno. Jego auto nie wiem, co tam będzie mógł wozić tym. I tu chyba będziemy mieli pierwszą przeprawę przez rzekę, ale shit. Gdzie on się wpieprzył? Jaki kozak w ogóle? Ej, co on spadł? What the hell? Co on robi do cholery? Nie wiem, jechać za nim czy co robić? Oj, chyba nie pojechał zbyt dobrze. Wiecie co, poczekam na niego. Zobaczę, czy będzie trzeba mu pomóc. Okej, spróbujemy go tutaj jakoś ten. Okej, zaproponował. Wow, what the hell? Oh fuck, man! To nie był dobry pomysł chyba, żeby mu pomagać. O, on jest jakiś tutaj, widzę, kozak. Ej, mam całkowicie zniszczony samochód i chyba będę musiał powrócić. Jak mu to napisać? No dobra, wziąłem sobie nowy samochód, ten koleś nadal ze mną jest w grze i no chyba uda mi się do niego dotrzeć. Natomiast teraz staram się jak najszybciej, wow, jak najszybciej przejechać tą trasę i zdobyłem aż 441 punktów uszkodzeń, to jest cholernie dużo i będę musiał teraz strasznie oszczędzać mój samochód. Zaraz wam pokażę, gdzie znajduje się mój towarzysz w grze. I myślę, że do niego jakoś dojadę. Mój samochód chyba się kopci już, cholera jasna, no. To nie jest dobry znak. Lepiej sobie zwolnić. Okej. Nie wiem, czy on przez to będzie wolniej jeździł, ale chyba nie. Dobra, gdzie jest ten koleś? On gdzieś sobie tam pojechał. Muszę tu podjechać, zaraz wam pokażę mapkę. Ale to było dobre. Nie wiem, co się stało, ja chyba zahaczyłem o przyczepkę tego gościa i coś się zbugowało i poleciałem w kosmos. Zresztą sami widzieliście, co się stało, to było dziwne. No, mam nadzieję, że taka sytuacja się już nie powtórzy. Nie wiem, czy to była wina tego gościa, raczej nie. Dobra, chyba nie wiem, muszę tutaj skręcić, na chwilę się zatrzymam, zaciągnę ręczny, ej, nie to. Okej, dobra, gdzie on jest? Pojechał tu. Czyli pojechał prosto jednak. Tu jest warsztat, ale zajebiście. No to super, sobie naprawię tu samochód. Wspaniale, jedziemy. Mam nadzieję, że to tu. To musi być tu. Co prawda, widać tutaj trochę jego ślady, ale nie jestem pewny, czy to na pewno ta droga. Na 100%. No, mam nadzieję, że tak. Jedziemy sobie powoli, więc nic się tutaj złego nie powinno stać. Mam jeszcze 159 punktów uszkodzeń do wykorzystania. Nie powinno być tragicznie. O, już tutaj widzę, że się świeci warsztat piękny. I tu sobie mój samochód naprawię. O, a tu jest jakiś drugi pojazd. Ej, to jest mój przyjaciel. Fajnie, fajnie. Okej. Ja, on chyba nie widzi moich świateł. No jedź, jedź koleś. Rozwalił mnie masakrycznie. Ej, bym chciał się naprawić. Spadaj. Okej.
i naprawię się i jedziemy dalej. Ok, naprawiony, możemy jechać. Ej, tu jest jakiś Czarnobyl w ogóle. Jakieś nowe maszyny. Doszedłem. Ej, naprawdę, ej. Tu są jakieś nowe pojazdy. Ja pierdziele. O, zajebiście. Odblokowano, blokowano. No dobra. Oh man, on mnie wyprzedł. Ej, tu jest jakiś jeszcze nowy. A, to jest gówno. Dobra, jedź koleś, jedź, wyprzedzaj mnie. Jesteś super. Włączył sobie tą jedynkę taką plus. O, i rozbił się. Masakra. Jedziemy po drewko. Zobaczymy, gdzie on mnie zaprowadzi. Jak skaszę światło, będę widział trochę więcej mojego pojazdu. Okej. Okay. A jak włączę, to będzie tak ultra realistycznie w ogóle. Jedziemy sobie razem po drewno. Musimy dowieźć się w jedno miejsce. Ta mapa zdaje się nie być taka trudna odpukać, jak ta, którą jeździłem sam w poprzednich odcinkach. Natomiast tak. Musimy i tak przetransport... O, fuck, już się gdzieś pieprzył. A ja sobie pojadę naokoło i spróbuję go wyciągnąć. A nie, jakoś się wytegował. Chyba silnik mu zgasł, bo miał włączoną jedynkę plus. Nic, udało mu się jakoś wydostać. Świetnie. Teraz mamy jeszcze lekkie samochody, ale gdy załadujemy sobie kłody w ilości 8, nie, 4 chyba, 4 kłody można załadować na ten pojazd, no to już nie będzie tak różowo i powiem wam szczerze, że będzie ciężko przejechać przez te całe błota i tak dalej. No ale poradzimy sobie ze wszystkim, mam nadzieję. Można, tak jak widzieliście, podczepiać się tutaj i pomagać sobie wyciągając linką. No ale to nie zawsze działa prawidłowo, zresztą nie ma o czym mówić. Chciałbym pograć w końcu z jakimś Polakiem, ale kurczę, nikogo nie mogę złapać, kto ma spin tires. Chwileczkę, wezmę sobie takie światło, bo przez chwilę nie wiedziałem, w którą stronę mam w ogóle skręcić. Żeby włączyć jedynkę plus w błocie, trzeba być naprawdę bardzo, bardzo szybki. To nie są przelewki, bo po prostu maszyna musi mieć odpowiedni jakiś tam opór, żeby móc tą jedynkę plus włączyć, żeby móc jeździć szybciej, szybciej tymi kołami po prostu tagować. Chwileczkę. Nie, tutaj jadę zbyt wolno, żeby móc włączyć wyższy bieg, ale może uda się w wodzie. Uwaga. Zgasł mi. Cholera, gaśnie, gaśnie. Nie mogę po prostu stać w miejscu. Z tej jedynki plus nie da się ruszyć. Mam teraz włączone i blokadę dyferencjału oraz napęd na wszystkie koła, więc zużywam maksymalną ilość paliwa. Okej, spróbuję się tutaj teraz wczołgać. Gościu przejechał to naprawdę bardzo, bardzo sprawnie. On na pewno gra dużo, dużo więcej niż ja w Spin Tires. Ale czeka na mnie, czeka, bo widzi, że to jest trudna tutaj sprawa. Podjechać. No i dobra, chyba będzie ok. No, poczekał na mnie fajnie, bardzo miło. Chyba damy sobie radę. Oh, shit. Ależ tu głęboko. A on jedzie całkiem, całkiem z boku. Całkiem bokiem właściwie. Zobaczcie, jaki cwaniaczek. Tu się trzeba przedostać jakoś. Wow. Cholera. Jak to wygląda w ogóle. Popatrzcie sobie, jak to zawieszenie chodzi. O! O, 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 o. Shit. Muszę się trzymać tak jak on. Tutaj jest dosyć twardo. Tu całkiem z boku. Okej. Okay. I on mi chyba pokazuje teraz drogę, gdzie najlepiej jechać, żeby dostać się do tej drewutni, tak? Gdzie mamy pobrać drzewo. I dostać się właściwie tą samą drogą, tylko w drugą stronę. Co będzie bardzo ciężkie, no bo wiadomo, to jest ładunek, który waży kilka tam ton.
Nie wiadomo, czy te drzewo jest zmoknięte, czy mokre, czy suche. No to chyba nie ma aż takiego znaczenia w tej grze tutaj. Okej, i teraz tak. Tu chyba lepiej jechać wolno, bo szczerze mówiąc jest tu dużo dziur, które mogą nam strasznie uszkodzić pojazd. Po lewej stronie widzę trochę bardziej kamienistą drogę i tutaj się spróbuję utrzymać. Spróbujemy jedynkę plus. Okej. Teraz mogę chyba troszeczkę tutaj gościa podgonić. Muszę się wpieprzyć w błot. Okej, mamy drewutnie. Teraz niech on sobie załaduje pierwszy. Ja chwilę poczekam. I tak. Oj, chyba... Nie, to nie jest dobry pomysł, man. Czy my się tu wyminiemy? O. Okej. Chyba będzie. O, zahaczyłem się o niego trochę. Ale to nic. No i dobra. Trzeba się tu załadować z drzewem. Przydałoby się najpierw odwrócić bez drzewa. No bo wiadomo... O kurde, pcham jakiś wielki głaz. Jest, załaduj. I lecimy. Okej, ustaw się kamerka. Możemy jechać. Trzeba mu dać sygnał, czy co? Nie, no dobra. Chyba będzie wiedział, że zaraz trzeba jechać. No dobra. I teraz mamy taki problem, bo... widzieliście, że po drodze tutaj było straszne, było to, było okropne, było to. Były po bokach jakieś tam trochę ubite miejsca. Ale to jest nic, bo powiem szczerze, teraz mam dużo cięższy samochód, dużo cięższy pojazd z naczepą i to będzie cholerny problem dostać się stąd. Na co on czeka? Nie wiem. Ups, on już chyba wiem, na co on czeka. On czeka, aby mnie stąd... Aha. Właśnie, tam jest to wzgórze. Pamiętacie, jak musiałem zjeżdżać z góry? I tam było bardzo, bardzo ostro. No i właśnie. Czy my sobie poradzimy z podjazdem tam? To będzie ciekawe. Ale jest taki plus całej tej wyprawy, całej tej trasy, że po drodze mamy warsztat, więc będę mógł się naprawić w razie jakichś problemów oraz zatankować. To jest ogromny plus, bo tak naprawdę robimy połowę trasy. No i nie trzeba się tutaj martwić o uszkodzenia zbytnio, tak? Możemy nawet nieźle tutaj zapieprzać i będzie ok. Teraz przydałoby się wybrać jakąś lepszą trasę niż ten pan z przodu. Spróbuję się tutaj trzymać bardziej poboczem. On już się chyba zakopał, więc ma pozamiatane. A ja spróbuję zaatakować tu. Może akurat mi się poszczęści i uda się wspiąć pod ten... A właśnie, on chyba się tego obawiał tutaj. Oh, fucking shit. Mam wrażenie, że mam zaciągnięty ręczny. Damn it. Są tu jakieś drzewka, ale ja się o nie chyba nie złapię. A teraz zobaczymy, czy jest tu coś, się w ogóle nic nie ma do złapania. A zrobimy coś innego. Próbuję wycofać. Robi się już poranek powoli. Okej. Tak, on chyba teraz patrzy na mapę, ten mój towarzysz. A zobaczcie, tu też nie ma przelewek z tym błotem. Spróbuję z ukosa. Aj, ale tam coś jest. Tam dalej coś jest, jakiś mały przesmyk. Może uda się pokonać tą... O, uda się pokonać tą górę. Ups! Jesus! Cofamy. Tylko tak, czy ja mam dobrze ustawione koła? O tak. O fucking shit! Dobra, jeszcze się udało coś tutaj ruszyć. Jestem w tak niezłym gównie, że to szok.
Dobra, przydałoby się wyciągnięcie, jeśli byłbyś tak... Tak, zdecydowanie. Poproszę. Dobra, nie poleciałem w kosmos, nie jest źle. Jest, wyciąga mnie. Au! Próbuję się przyciągać do niego. Mam dobrze skręcony koła. Zobaczcie, jak on mnie wyciąga, to jest z problemu. Jego przyczepa też się skręca tutaj, także to nie jest takie łatwe. Dobra. Jest! O jest, o jest, o jest, 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 jest. Okej, możemy się już puścić, chyba dam sobie radę teraz. Moja przyczepa jest strasznie źle ustawiona. Fuck. Jeszcze spróbujemy się tak podciągnąć. I gaz. O! Nie.